Bogusław Szczyciński, dyrektor artystyczny drugiego festiwalu Pieśni Dołującej. Czy to bardzo było trudne zadanie wybrać tak znakomitych wykonawców, bo są znakomici? Znakomici wykonawcy cisną się drzwiami i oknami. Każdy chce grać na festiwalu Piosenki Dołującej. No jaki to było w zasadzie? To był casting? To był konkurs? Jak to wyglądało? To dyktatura. Jestem dyktator artystyczny festiwalu. Miłko, ty lepiej znasz Stanisława. Czy to prawda, że jest dyktatorem? Czy to prawda, że Stanisław jest dyktatorem? Poniekąd tak. Tak mi się zdaje, więc... Dyktator muzyczny. Dyktator muzyczny. Jak ci się pracowało z wykonawcami wcześniej, przed festiwalem? No, więc przede wszystkim sam casting to była rewelacja, bo wszyscy się tak znakomicie wczuli w ideę festiwalu, że cała nasza korespondencja mailowa to były smętne, ponure, przygnębiające pozdrowienia osowiałych, pogrążonych w melancholii, zgnębionych, ponurzonych. No, także wyobraźnia szybowała, przepraszam, dołowała, głębokiej depresji. Tak jest. W takim razie, jakie było takie kryterium jednak ostateczne, że jednak te zespoły się tutaj zakwalifikowały, a inne nie? No oczywiście kryteria ideologiczne najważniejsze, zdecydowanie. Tak? Piosenki mają być ponure i powodujące generalne przygnębienie i ten efekt tutaj znakomicie nam się udał. Bardzo się cieszę, że jest tak wysoki poziom. Ja się też cieszę, że twoich dwóch synów gra, że się pokazali. Gratuluję, bo to dla nas ogromna frajda, bo proszę Państwa, Zalesie słynie z ludzi utalentowanych.